Cześć, nazywam się Jan Gajos i w dzisiejszym odcinku chciałbym Ci przedstawić mega fantastyczny, super poradnik dla wszystkich, którzy chcą jak najszybciej stracić wszystkich swoich przyjaciół w ekspresowym tempie. Jeżeli też jesteś taką osobą, zapraszam do oglądania. A tak na poważnie rzecz ujmując, dzisiaj porozmawiamy sobie, jak mądrze podejść do relacji z innymi. No a tytuł przewrotny, jak stracić wszystkich przyjaciół w ekspresowym tempie? O tym Ci właśnie opowiem. Wydaje się, że utrzymywanie relacji jest pozornie proste, no bo czasami trzeba się odezwać, czasami trzeba coś napisać, spotkać się, no i gdzieś tam już ci przyjaciele są. To tak nie działa, to życie to nie Simsy, gdzie wystarczy co jakiś czas się gdzieś tam zebrać i wskaźniczki się przesuwają, co też nie znaczy, że budowanie relacji interpersonalnych, dłuższych gdzieś tam przyjaźni, to są, nie wiem, rzeczy związane prawie, że z nauką wzorów skomplikowanych chemicznych, bo gdyby tak było, to praktycznie wszyscy bylibyśmy samotnikami, którzy rzadko kiedy mają przyjemność obcowania z drugim człowiekiem. Natomiast jest parę ważnych rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Parę rzeczy, które wynikają też z naszego własnego rozwoju, czy też pewnych braków w tym rozwoju i naszej ekspozycji własnych potrzeb czy emocji na drugą osobę. Bo zauważ jedną taką rzecz, zanim przejdziemy do tych 5 punktów, że jeżeli ktoś ma fajnie w miarę poukładane życie, jest z niego szczęśliwy, ma wokół sobie ciekawe osoby, wykonuje ciekawą pracę zawodową, czy też posiada ciekawą firmę, generalnie czuje, że idzie w tym życiu do przodu, to jak myślisz, czy on traci czas, żeby pod różnego rodzaju artykułami wypisywać swoje żale w komentarzach, żeby zwracać uwagę, że jak jest na jakimś plotkarskim portaliku zdjęcie jakiejś gwiazdy, to analizować krzywiznę ucha w stosunku do nosa, czy niemodną koszulkę, czy zagięcie na koszuli, czy nie wiem, że ktoś to ukradł, czy coś takiego zrobił, bo ja czasami tak sobie wchodzę i czytam te komentarze i po prostu myślę sobie, co musiałoby się w moim życiu podziać, żebym ja miał czas na to, żeby siedzieć i takie rzeczy wypisywać. Ja wiem, jak to działa od strony psychologicznej, natomiast to jest właśnie pewnego rodzaju próba ekspozycji swojego nieszczęścia i zbudowania poczucia ważności, tak? Natomiast to jest skrajny przypadek, choć właśnie ten skrajny przypadek przekłada się często również na relacje z innymi ludźmi. I na tym chciałbym się dzisiaj skupić. Nie bez powodu zrobiłem ten wstęp z celebrytami, ponieważ punkt pierwszy, wytykaj wszystkim błędy zawsze i wszędzie i za każdym razem udowadniaj swoją rację. Każdy z nas ma w sobie coś takiego jak poczucie ważności. Lubimy być ważnym. Oczywiście w różnym rozumieniu. Ktoś będzie starał się być sławny, żeby eksponować to poczucie ważności. Ktoś chce być autorytetem dla swoich dzieci, żeby była ta ważność. Ktoś inny autorytetem w pracy, w social mediach, napisać coś swojego, stworzyć, osiągnąć, zdobyć medal, być docenianym przez bliskich, być docenianym przez obcych. No, czy w sensie nie obcych na zasadzie kosmitów, choć być może też, ale obcych w sensie nieznajomych. I ta, jakby ta metodyka zdobywania tego poczucia ważności jest różnoraka. Natomiast jeżeli wytykamy błędy, ja na przykład osobiście mam dosyć niemałą pewność siebie i wręcz lubię, kiedy jest mi zwracana uwaga w formie konstruktywnej krytyki, bo dzięki temu się rozwijam, dzięki temu tak naprawdę wiem, co mogę poprawić, jak mogę stać się lepszym człowiekiem, więc jeżeli nawet ty uważasz, że coś na moim kanale wymaga doszlifowania, wymaga poprawy, to będę bardzo wdzięczny za krytyczny komentarz tam na dole, co mógłbym zrobić. Nie na zasadzie, Janek, jesteś głupi, brzydki, czy śmierdzisz, choć nie wiem, jak miałbyś to ocenić poprzez kanał, no ale jakby tego typu, wiesz, sformułowania, bo to mnie do niczego nie prowadzi, poza tym, że no okej, komuś się nie podobam, no to nie, trudno, no nie wiem, co mam z tym zrobić, ale jeżeli mi powiesz, że jakiś forma dykcji, materiał czy cokolwiek innego, to będę miał jakiś punkt odniesienia. To nie znaczy, że od razu to zmienię, ale znaczy to, że zwrócisz uwagę na jakiś aspekt mojego jestestwa, który będzie dla mnie podlegał dalszej analizie, prawda? Ale większość osób, zwłaszcza takich, które gdzieś ta pewność siebie jeszcze nie jest ustabilizowana i mając świadomość, że zależy nam na poczuciu ważności, miej też świadomość, że atakując, zwracając uwagę, nawet jeżeli ma to dobrą intencję, to atakujesz tak naprawdę poczucie ważności tej osoby, a wręcz poczucie pewności siebie. I często jest tak, że komuś zależy na przykład na jakimś wydarzeniu i popełnia jakąś gafę. Mówi jakąś rzecz, która jest nieprawdziwa. Jako dobry przyjaciel powinieneś wtedy siedzieć cicho.
Jeżeli widzisz, że tej osobie na tym zależy, że w towarzystwie widać po niej, że wie, że zabrnęła w kozi róg, ale już jest za późno, żeby się wycofać, bo nie wyjdzie wtedy z twarzą, to świadoma osoba albo poprze ją i pójdzie razem z nią za rączkę w tą głupotkę, albo będzie siedzieć cicho. Natomiast istnieje wiele osób, które za wszelką cenę budują swoje poczucie własnej ważności poprzez wytykanie wszystkim błędów, żeby pokazać, jacy oni są nieskazitelni, jacy oni są ważni, i każdej jednej osobie będą w każdej jednej sytuacji poprawiać. Nikt nie jest w stanie wytrzymać z kimś takim w długim okresie czasu. Nikt nie będzie tego typu relacji pielęgnował, bo cały czas atakowanie poczucia ważności jest emocją nieprzyjemną, a nikt z nas nie chce nieustannie odczuwać nieprzyjemnych emocji. Oczywiście to nie znaczy, że masz być pobłażliwy dla czyichś błędów zawsze i wszędzie, ale naprawdę są takie momenty w życiu, w relacjach, kiedy lepiej siedzieć cicho i jeżeli ktoś nawet coś głupiego powiedział, to się nie odzywać. I ja wielokrotnie miałem tak w swoim życiu, że dziękowali mi moi przyjaciele, bo widzieli, spojrzeli po mnie i widzieli po twarzy mojej, że ja wiem, że to nie jest tak, ale się uśmiechałem, nic się nie odzywałem, nie? I tak miałem kiedyś rozmawiać, dlaczego nic nie powiedziałeś? Przecież widziałem po twojej twarzy, że zauważyłeś, że gadam głupoty. Ja mówię, widziałem, ale też nie chciałem, żebyś się z tym źle poczuł, więc zostawiłem tobie zamknięcie tej sytuacji, bo to była twoja konwersacja. To nie wpływało w żaden sposób na moje życie. Jakby to, co powiedziałeś, nie spowodowałoby, że ci ludzie, nie wiem, zrobiliby sobie krzywdę, idąc za twoimi radami czy przemyśleniami. Więc to była twoja scena, ty byłeś tam głównym aktorem, więc nie będę wyskakiwał zza planu, żeby ci tą scenę burzyć i twoją grę. Po prostu na przyszłość będziesz pamiętał, żeby tego nie robić. Tyle. I jakby to spotkało się z wdzięcznością. I często tak jest, że dając komuś, zostawiając mu ten prezent w postaci jego poczucia ważności, budujesz więź z tą osobą. Zastanów się, czy czasem nie jest tak, że właśnie ten twój brak pewności siebie nadrabiasz wytykaniem błędów, żeby z siebie podbudować, żeby sobie pokazać, jakim ty jesteś ważnym człowiekiem. I to też w ogóle fajnie się obserwuje, zwłaszcza gdzie są najlepsi piłkarze, z browarem w ręku na kanapie przed telewizorem. Najlepsi piosenkarze, tak samo oglądając różnego rodzaju show. Sportowcy, jak posłuchasz często, jak ludzie oglądają jakieś show, to oni by lepiej zaśpiewali, lepiej zatańczyli, lepiej zagrali, a jak jest jakaś firma i ona zbankrutowała, ja bym tą firmę poprowadził lepiej. Ja bym lepiej tę decyzję podjął, ja bym lepiej rządził tym krajem. Dlaczego tego nie robisz? Przecież łatwo się opowiada takie rzeczy z siedzenia widza, nie? Siedząc na dupie i komentując rzeczywistość. Oczywiście można siedzieć pod dziesiątkami artykułów i wypowiadać, jacy to celebryci są niedoskonali, czy jakie decyzje głupie podjęli, tylko jakimś dziwnym trafem zawsze jesteś w sekcji komentarzy, a nigdy jako bohater artykułu, nie? O czymś to chyba świadczy. Punkt drugi. Nie miej nigdy dla nikogo czasu. No, chyba że to ty coś chcesz. Ulubiony typ osób. Ja mam taką zasadę, że jeżeli ktoś nie ma dla mnie wiecznie czasu, a zgłasza się do mnie cały czas tylko jak coś, czego potrzebuje, to ja takiej osobie daję 3 szanse. Przy czym przy drugiej mówię zawsze od razu, że współpraca wygląda tak, że jak ja coś potrzebuję, aby ja chcę się z tobą skontaktować, to nie ma czasu, ale jak ty coś dla mnie ode mnie potrzebujesz, to zawsze się kontaktujesz. Jeżeli nie ma to żadnej reakcji, to po trzecim takiej opcji ja nie mam wiecznie czasu już dla tej osoby. Nie odbieram telefonu, odzwoń, nie mam czasu, nie mogę teraz rozmawiać. Koniec. Jeżeli nawet ma się obrazić, no zastanów się, po co komuś ktoś, kto nie ma nigdy czasu, a jak już, to tylko wtedy, kiedy on coś potrzebuje. Czyli komunikacja jest tylko wtedy, kiedy on ma brać, ale nigdy wtedy, kiedy ma dawać. Zawsze jest to jednostronna wymiana, jednostronna ścieżka, jednostronne podejście. No, przy takim nastawieniu ciężko będzie stworzyć tak naprawdę przyjacielską relację, bo w przyjaźni, w relacjach w ogóle przyjaźni, związkach, partnerstwie, nie wiem, spółce biznesowej jest zawsze dążenie do balansu. Oczywiście zawsze, i to jest też bardzo ważne, zawsze za każdym jednym razem, i mówię zawsze z przemyśleniem, bo naprawdę na setki, czy wręcz to, co robię, daje mi możliwość poznawania tysięcy osób, na tysiące poznanych osób, rozmów i relacji nie spotkałem się z sytuacji, gdzie byłby idealny balans. Zawsze ktoś stara się nieco bardziej, ktoś nieco mniej, ktoś nieco więcej kontroluje, ktoś nieco mniej, ktoś jest nieco bardziej emocjonalnie związany, ktoś nieco mniej, ale jest to wszystko w takim akceptowalnym poziomie odchyleń. Sytuacja, o której mówię w punkcie drugim, to jest to skrajność. Jest to po prostu skrajność, gdzie podchodzimy do relacji z innymi ludźmi narzędziowo, instytucjonalnie, kiedy korzystamy, kiedy potrzebujemy, kiedy tylko mamy coś wziąć, a w innym przypadku nie mamy czasu, bo jesteśmy skupieni na końcu swojego nosa.
tak się nie da utrzymać żadnej przyjaźni. Oczywiście w sytuacji zawodowej możesz budować tego typu relacje i to nie ma nic wspólnego z przyjaźnią, ale takie podejście, kiedy traktujesz na przykład swojego pracownika, współpracownika czy podwładnego z góry, nie dając mu dojść do głosu, nie mając na niego nigdy czasu, no, nie kończy się nigdy dobrze, ale o tym może opowiem ci kiedyś, jak będziesz chciał, żebym stworzył dla ciebie materiał wideo o skutecznym zarządzaniu personelem. Punkt trzeci, jeden z moich ulubionych. Obgadaj wszystkich za ich plecami. Obgaduj. Za każdym razem twórz plotki, intrygi, niemożebne komentarze, nigdy w twarz danej osobie. Zawsze, ale ty jesteś super fajny, ale debil jak się ubiera. Co on robi? Co on nagrał? Oczywiście, jak ktoś cię ja tego nie powiedziałem. Takie szczeniackie gry o tron, żeby oczywiście poczuć się lepiej, żeby pokazać czyjeś wady, żeby obgadać te wady, odciągnąć uwagę od swoich własnych. Uwielbiam to. Ja się kiedyś dowiedziałem, jak byłem dużo młodszy i ja nie pochodzę z Krakowa. Można powiedzieć, że w sumie to już mogę powoli mówić, że pochodzę z Krakowa, bo większą część życia w tym momencie spędziłem w Krakowie, no ale jakby 15 pierwszych lat spędziłem w małej miejscowości na Śląsku w Kroszycach. Bardzo uwielbiam to miejsce i zapraszam wszystkich, mega turystyczne, żebyście sobie zobaczyli, warto. Piękne okolice, Skałki, ale dobra, koniec tej pobocznej reklamy. O co chodzi? Ja jakby do liceum już przeprowadziłem się do Krakowa, bo ja byłem w tym mieście zakochany od dawna i po jakimś czasie dowiedziałem się, że idą plotki po mojej wsi, że ja handluję narkotykami. Ja jakoś nie próbowałem tego w żaden sposób prostować, tylko mega zaciekawiony chciałem się dowiedzieć, czym handluję i po ile, czy mam dobre stawki, czy jestem dobrym biznesmenem, czy nie przepłacam, czy albo za tajemnie sprzedaję i co sprzedaję, czy czasem mam ryzyko długiego więzienia, bo sprzedaję twarde, grube narkotyki, czy może tak jednak się dogadam, bo tylko Maryśkę. No i tutaj już niestety opinie były różne, raz handlowałem heroiną, raz piksami, raz drożej, raz taniej, widać było, że ktoś te plotki chyba jakoś tak pomieszał, więc sam w sumie nie wiedziałem, czym handluję i za ile, ale dostarczało mi to niemałej radości, wiedząc, że jestem tak postrzegany. No ale tam gdzieś tam po drodze różne plotki na mój temat. Ostatnio się dowiedziałem, że jeden z moich byłych współpracowników rozpowiada wszystkim, że to rodzice mi kupili mieszkanie i samochód, a ja jestem na ich garnuszku. No, dzięki tato, mamo, widać, że odnieśliście gigantyczny sukces i dziękuję za prezenty. No, firmy są na pokaz oczywiście. I jakby różne tego typu fajne historyjki gdzieś tam na swój temat słyszę. Mnie to bawi, u mnie to powoduje. Ja powiem wręcz więcej, że ja się bardzo jestem ciekaw, jak dochodzą do mnie historyjki na mój temat, bo jest to zawsze taka forma kreatywności. Ja doskonale wiem, jak wygląda moja rzeczywistość i nie muszę nikomu nic udowadniać. Natomiast dla wielu osób jest to znów atakowanie ich poczucia ważności. Jest to atakowanie ich jestestwa, ich osoby, gdzie bardzo mocno pielęgnujemy pewne aspekty, gdzie mamy kompleksy i te kompleksy mają dla nas duże znaczenie, czy nawet negatywne doświadczenia wynikające z pewnych tam przeżyć w przeszłości, które wyciągnięte ponownie na światło dzienne w złym kontekście mogą doprowadzić do frustracji, płaczu i innych bardzo niefajnych emocji. W związku z czym tak naprawdę tu, jeżeli już coś chcesz komuś powiedzieć, to mów zawsze w twarz. Ja zawsze mówię ludziom w twarz, co o nich myślę. Oczywiście nie wszystko mówię, bo jestem dyplomatą, ale jeżeli już coś na jakiś temat sądzę, na kogoś temat sądzę negatywnego, to trzymam to dla siebie. Jeżeli chcę się czymś podzielić, to dzielę się tym również z tą osobą, ponieważ uważam, że tak jest uczciwie i nie chciałbym, żeby kiedyś dla mnie jakieś relacje moje towarzyskie z przyjaźniami, z czymkolwiek, odbiły się z powrotem na mnie przez to, że ja tego typu intrygi prowadziłem. Dla mnie osobiście jest to tylko i wyłącznie wyciąganie swojego braku pewności siebie, żeby poczuć się ważnym, wytykając innych wady. Każdy ma wady. Ja mam wady, ty masz wady. Ja swoich jestem świadom i nie mam z tym problemu. Wiem, że nie jestem idealny, nie mam też z tym problemu. Skupiam się na tym, co mi w życiu wychodzi dobrze i staram się w tym realizować. A ty? No właśnie. Ja oczywiście z ogromną chęcią pomogę ci w twoim rozwoju, w twojej samorealizacji. No między innymi po to jest ten materiał wideo. Dlatego jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to przypominam, że tam na dole masz przycisk subskrypcji, który możesz w dowolnym momencie naszego tutaj wspólnego seansu kliknąć. Jest też dzwoneczek, żeby ci się wyświetlały powiadomienia o nowych materiałach, które jak widzisz publikuję i będę publikował regularnie, czy też zawsze będę wdzięczny za komentarz dotyczący moich treści, abym wiedział, jak to wszystko jest przez ciebie odbierane. Tak samo również każde udostępnienie mojego materiału spotyka się z ogromną dozą wdzięczności z mojej strony, no bo dzięki temu większa ilość osób może zapoznać się z tym, co
przygotowuję i na to poświęcam niemało czasu, bo żeby zbudować takie małe studio i dla Ciebie nagrać, to tutaj jest, mój drogi, moja droga, światełko, przesunięte trochę mebelki, wszystko poustawione, żebym był jak najbardziej korzystny. A jednak, czy dźwięk, żeby był dobrze zebrany, no trochę pracy to nie jest zrobione. Ten materiał wideo to nie jest selficzek z ręki, tak na pałę, bo mi coś przyszło do głowy, tylko przemyślana strategia, więc będę wdzięczny, jeżeli większa ilość osób to będzie mogła zobaczyć. Czy również zachęcam Cię do śledzenia mnie, followowania na Instagramie, gdzie możesz zobaczyć moje prywatne życie i czy to, jak się tutaj wymądrzam, ma jakiekolwiek przełożenie na to, co robię w swoim życiu, bo Insta Stories nie kłamie, ja przynajmniej nie koloryzuję, pokazuję, jak jest. W każdym razie, my przechodzimy dalej do punktu 4. Pożyczaj wszystko na wieczne nieoddanie. Jak Ty coś komuś dasz, jak Ty od komuś coś pożyczysz, masz prawie że rejestr i domagasz się tego w sposób wręcz agresywny. Ale jeżeli Ty komuś coś od kogoś pożyczysz, zapominasz, przekładasz dalej. Ja straciłem tak dwóch znajomych. Jednemu pożyczyłem książkę, po czym się okazało, że pożyczył ją dalej i nie wiedział, gdzie ona jest. Nie poczuł się nawet do tego, żeby ją odkupić. Więc powiedziałem, wiesz co, stary, no, nie szanujesz mojej własności. To nie chodzi o to, ile kosztowała książka, bo to nie ma dla mnie znaczenia. Pożyczyłem Ci coś w dobrej wierze, a Ty w ogóle bez zastanowienia poleciałeś z tym dalej i nawet nie wiesz i spoko. No to cześć, nie szanujesz takiego czegoś, to nie szanujesz mnie, nie chcę mi się z tobą rozmawiać. I uciąłem ten kontakt, bo dla mnie to było po prostu wręcz obraźliwe. Czy druga osoba, no, która też pożyczyła coś ode mnie po wielu prośbach, oddała mi to w takim stanie, jakby urządziła sobie prywatny turniej Mortal Kombat, tylko i wyłącznie z tą rzeczą i no, wygrała i zrobiła fatality tej rzeczy, a potem mi to oddała. No, jakby to dla mnie zawsze jest pokazanie braku szacunku do drugiej osoby. Ja staram się nie pożyczać od nikogo niczego, ale jak już pożyczam, to oddaję to w stanie idealnym. Jeżeli bym nawet komuś coś zepsuł, dołożyłbym wszelkich starań, żeby kupić mu nowe. Bo uważam, że jeżeli ktoś obdarzył mnie zaufaniem i dał coś swojego, coś, co jest danej osoby, to moją rolą jest opiekować się tym, tak jakby było to moje, a nawet lepiej niż jakby to było moje, bo to w tym momencie nie jest moje, i oddać to w stanie nienaruszonym, a często nawet jeżeli jest to możliwe, to lepszym. No bo to nie tylko jest kwestia samej fizycznej rzeczy i to niezależnie od jej wartości, że to kosztuje 10, 100, 1000 czy 100 tysięcy złotych. To jest kwestia Twojego szacunku do tej osoby. Tego, jak Ty postrzegasz tego człowieka w swojej hierarchii wartości, kim on dla Ciebie jest, poprzez to, jak traktujesz jego rzeczy. I tak jak mówię, nie ma to znaczenia wartość tej rzeczy. Tu chodzi o ładunek emocjonalny samego szacunku w relacji. Już nie mówiąc o tym, że ktoś, kto wiecznie wszystko pożycza i nie oddaje, a już najlepiej to pieniądze, no i co coraz bardziej jest kreatywny w wymówkach, pochował 4 razy babcię, 3 razy dziadka, 6 razy był w szpitalu, wycięli mu już łącznie 6 nerek, więc ma dosyć nietypową, oryginalną budowę ciała i coraz bardziej jest kreatywny. Ja miałem takiego znajomego, który naprawdę już, jego historyjki to można by z tego serial nakręcić, bo no swoją rodzinę, to połowę rodziny pochował każdego przynajmniej po 2 razy i wiele innych rzeczy. No i w tym momencie zaczyna się zastanawiać, że skoro ktoś jest taki kreatywny w wymyślaniu powodów, dla których tam czegoś nie oddaje, zwłaszcza pieniędzy, to jak bardzo jest kreatywny w innych kwestiach, o których Ci opowiada, w ilu innych jeszcze rzeczach Ci okłamał, ile jeszcze podkoloryzował, czy opowiedział nieprawdziwie. Zaczyna to budzić pewnego rodzaju wątpliwości i zaczyna to poddawać rozmysłowi pewne rzeczy, które się tam wokół Ciebie dzieją, nie? I finalnie 5 mój ulubiony punkt. Nie uznawaj kompromisów. Zawsze musi być po Twojemu. Jeżeli z kimkolwiek rozmawiasz, albo jest tak, jak Ty chcesz, albo nie ma wcale. Albo ktoś się zgadza z tym, co Ty sobie myślisz, albo co Ty chcesz robić, albo spadaj na drzewo. No, to ciężko będzie utrzymać relację z kimś, kto ma takie podejście. Otóż każda relacja, każda interakcja, każdy związek, każda przyjaźń oparta jest o kompromis. Nie ma dwóch identycznych osób, nawet bliźniacy w jakimś tam stopniu się różnią, więc mamy różne predyspozycje, preferencje, podejście, interpretacje danych sytuacji. Ktoś coś lubi, ktoś nie. Są to pewnego rodzaju targi, nawet jeżeli, nie wiem, dziś jedziemy tu, jutro pojedziemy tam. Jeżeli zawsze musimy jechać tam, gdzie Ty chcesz, zawsze jemy tam, gdzie Ty chcesz, zawsze robimy to, co Ty chcesz. Po co komuś taka osoba, która zawsze narzuca swoje zdanie i Ty jesteś wiecznie drugi, tak? Jak w nic śmiesznego z czarkiem pazurą. Całe życie drugi, nawet po śmierci drugi. No i tu podobnie, czując się wiecznie drugim w danej relacji, czujesz się gorzej, bo sprowadzamy to dalej do poczucia ważności.
Twoja ważność jest na drugim miejscu. A skoro jest na drugim miejscu, to jesteś obywatelem gorszej kategorii w tej relacji. No kurczę, mało kto chce czuć się obywatelem drugiej kategorii w relacji w długim terminie czasu. Kompromis. Oczywiście nie wszędzie, nie ze wszystkim. Jeżeli ktoś ci chce robić coś, czego, co wynika poza twoje zasady moralne, nie wiem, ktoś cię namawia do kradzieży, do oszustwa, to nie jest twój przyjaciel, to takie relacje możesz uciąć. No ale kwestia wyjazdu, nie wiem, jedzenia, czasu, czy nie wiem, tego, jacy ludzie są wokół was. Kompromis, kompromis i jeszcze raz kompromis. Ja z moją żoną się dobrze dogadujemy, ale różnimy się w pewnych aspektach i kompromis często jest opracowywany. Jak nas śledzisz długi okres czasu, to zauważyłeś pewnie, że ja z Krzyśkiem Królem przyjaźnimy się od lat i tworzymy od lat kolejne projekty i się rozwijamy, ale my jako osoby jesteśmy bardzo różni. Bardzo w charakterze, w wyglądzie, w sposobie podejścia, w interpretacji, w ambicjach. Wielokrotnie to, co robimy, jest efektem wspólnie ustalonych kompromisów. Co powoduje, że te kompromisy dla ciebie są przydatne i tak chętnie spędzasz z nami czas. Ale oboje z Krzyśkiem mamy silne osobowości. Gdyby każdy z nas szedł tylko w każdej jednym przypadku, przeciągał linę całkowicie na swoją stronę, nigdy nie powstałoby wyzwanie 90 dni, nigdy nie powstałby ten kanał i wiele innych fantastycznych rzeczy, nad którymi dla ciebie pracujemy. Więc warto. A właśnie, nie powiedziałem ci, że przecież jeżeli chodzi o Krzyśka, to zapraszam cię serdecznie na szkolenie online najbliższe. Link tu poniżej i no, znowu konkretna porcja wiedzy. Nic nie musisz, wszystko za darmo. Darmo, darmo, bierzcie, bo idę, a przekonać się można, że jest sporo cennej wiedzy, którą można wykorzystać i wdrożyć w praktykę. Również tu mam nadzieję, że ta dzisiejsza nasza wspólna chwila dała ci troszeczkę do myślenia i do zastanowienia się, ile z tych aspektów, ile z tych kwestii pojawia się w twoim życiu, jakie elementy być może ty masz do poprawy, no bo właśnie. Ciekaw jestem, napisz w komentarzu, czy którykolwiek z pięciu punktów występuje. Ja powiem ci szczerze, przez lata ja popełniałem każdy z tych błędów. Każdy. Ja nie jestem idealny. Ja kiedyś byłem nieśmiały, kiedyś miałem swoje kompleksy, które właśnie próbowałem łatać tego typu zachowaniami, o których dzisiaj mówię i kosztowało mnie to kilka relacji, wartościowych relacji, których do dnia dzisiejszego nie udało mi się odbudować i pewnie już się nie uda, bo minęło już sporo czasu. Zdaję sobie sprawę, że to były moje błędy. Jest mi z tego powodu przykro i powiem tak, możesz próbować samemu, zobaczyć jak to działa, albo zaufać mi, nauczyć się na moich błędach i nie potracić tych wszystkich przyjaciół tak, żeby jednak te bliskie osoby wokół siebie mieć. A może to ty masz takiego przyjaciela, który wobec ciebie jest w taki sposób nastawiony i tak się zachowuje? Jeśli tak, no to chyba czas go stracić? Nie wiem, sam sobie na to odpowiedz, bo ja teraz będę odpowiadał na inną sprawę, dlatego że na dzień dzisiejszy tą część wiedzową kończymy. Ja oczywiście zachęcam cię do komentarzy poniżej, a przechodzimy do Zapytaj Janka. Dzisiaj odpowiem na pytanie Michała Bigoraja, jak zarabiać na marce osobistej. To jest fantastyczne pytanie, ponieważ odpowiedź na nie jest kompletnie niełatwa. Dlatego, że są różnego rodzaju formy zarobku na marce osobistej. Przede wszystkim trzeba się zastanowić, na czym opiera się ta marka. Bo zobacz, marka osobista może być influencerstwem, twoim pięknym ciałem, tak? Wysportowaniem i sprzedawaniem w związku z tym, czy polecaniem jakichś odżywek, jakiegoś sposobu diety, ćwiczeń i tak dalej, na tym możesz zarabiać. Z drugiej strony ktoś na przykład wyrobił sobie markę osobistą jako osoba modna, ładnie się ubierająca, czy projektująca wręcz ubiór, no to będzie zarabiać sprzedając, czy promując jakieś ubrania, czy jako specjalista od technologii, wchodząc we współpracę biznesową z różnego rodzaju, nie wiem, markami technologicznymi, czy bloger będzie zarabiał na e-bookach, na blogach, na postach reklamowych, można zarabiać na kanale na YouTubie, potem można zarabiać na kontraktach reklamowych, przede wszystkim marka osobista, ty jako ty, trzeba się zastanowić, co ty sobą reprezentujesz, czyli jaką wartość, jaka jest kluczowa składowa twojej marki, czyli samo imię, nazwisko, samo Jan Gajos jeszcze mało mówi o mnie jako o marce osobistej, tak? Dopiero kiedy się zastanowisz, no to jest przedsiębiorca, jest szkoleniowiec, jest gracz i tak dalej. No ale ciężko, żebym ja na przykład polecał produkty medyczne i tak zarabiał na sobie jako na marce osobistej, bo się na tym średnio znam, tak? Czy żebym nagle
zaczął projektować ubrania, bo pomimo tego, że lubię się dobrze ubierać i przykładam do tego wagę, to raczej średnio widzę się w jakichkolwiek pracach projektowych. I można tworzyć swoje produkty, swoje infoprodukty, typu e-booki, kursy VOD, czy kursy DVD, można wydawać nawet swój magazyn, można grupy fanowskie tworzyć, można tworzyć sklep z gadżetami, z koszulkami, na którym zarabiasz sprzedając swoje gdzieś tam hasełka i tak dalej. Można zarabiać poprzez wbicie się do mediów, do mainstreamu, dostając własny program telewizyjny, radiowy czy rubryce w jakiejś gazecie, w gazecie. Można potem być influencerem i polecać różne produkty za pieniądze. To są możliwości, zwłaszcza w dzisiejszych czasach jest naprawdę wiele. Ja bym się tutaj skupił nie na tym, jak zarabiać na marce, bo opcji jest bardzo dużo, tylko jak stworzyć charakterystyczną i skuteczną markę osobistą. A tutaj przede wszystkim musi być spójność. To jest według mnie kluczowe słowo. Spójność. Jeżeli będziesz udawać kogoś, kim nie jesteś, budować markę, w sensie kreować jakąś osobę, to prędzej czy później to wyjdzie. Zapomnisz się. Zapomnisz się i wyjdzie twoja prawdziwa osobowość. Raz, drugi ci to wybaczą. Chyba że polecisz grubo. Ale gdzieś to będzie powtarzało, to każda taka rysa na twoim wizerunku będzie powodowała, że twoja wiarygodność będzie malała, a więc też będzie malała wartość twojej marki osobistej. Ja dlaczego czuję się tak dobrze w tym, co robię? Bo jestem spójny. Nikogo nie udaję, nie oszukuję, działam praktycznie, w oparciu o swoje doświadczenia, nie na tym, że przeczytałem jakąś mądrą książkę, tylko dlatego, że doświadczyłem pewnych aspektów, dlatego mogę się z tobą dzielić pewnymi kwestiami i dlatego tak często słyszę, że lubicie mnie słuchać, bo jestem spójny, bo jestem wiarygodny, bo kocham to, co robię. Zacznijmy od tego, jak będziesz miał taką spójną markę, to wtedy łatwiej ci będzie na niej zarabiać. No dobrze, a teraz przechodzimy dalej do mojego ulubionego cyklu. Gram, czytam, oglądam, polecam! Dzisiaj nie tylko polecę ci, bo dziś będziemy rozmawiać o grze komputerowej, ale wyznam ci pewien sekret. Otóż gra, którą chcę ci polecić, to Planescape Torment, gra, która ma już swoje lata, została wydana w reedycji, jest odświeżona. Dalej ta grafika trochę trąci myszką, ale jeżeli ktoś naprawdę, tak jak ja, jest zafascynowany psychologią ludzką, światami, dialogami, tym wszystkim, co się dzieje, jedno z dzieł mistrzowskich, które mi towarzyszy, które przechodzę średnio raz na 3 lata, na 4, to jest pierwsza gra w historii, która spowodowała, że się wzruszyłem i rozpłakałem. Tak, to gra, którą pamiętam jak dziś, jak zobaczyłem zakończenie, jak dotarło do mnie, o co w tym wszystkim chodzi i jaki los czeka głównego bohatera poprzez decyzje, które podjął, to jako bodajże 12 czy 13 latek, no czekaj, 98 rok, ja jestem z 87, no to masz ile? 3... 11 lat. No, 11 lat wtedy miałem, że dobrze kalkuluję. No, to wtedy pierwszy raz się, pamiętam, rozpłakałem. Gra bardzo dorosła, bardzo dojrzała, opowiadająca o konsekwencji wyborów w mega niesamowitym, osadzonym świecie. Gra RPG, dużo stron dialogów, bardzo dużo, ale charakterystyczne, niezapomniane postacie od głównego bohatera po towarzyszącą ci czaszkę o imieniu Morte, po głównego złego. No właśnie, okazuje się, że główny przeciwnik wcale przeciwnikiem nie jest, główny zły wcale złym nie jest, ale żeby to zrozumieć, trzeba poznać całą historię. Czy główny bohater jest zły? Tutaj też kości są różne i głosy są różne w zależności od tego, jak poprowadzisz tą historię. Dlaczego postacie, które spotykasz, są z tobą związane, a może nie? Generalnie budzisz się jako główny bohater w kostnicy, całkowicie nie pamiętając niczego, co się wydarzyło wcześniej. Okazuje się, że jesteś nieśmiertelny. Tylko tym razem po każdej śmierci zachowujesz pamięć tego, co się wydarzyło. Wcześniej okazuje się, że każda śmierć kasowała ją i zaczynałeś od zera z czystą kartą. Dlaczego jesteś nieśmiertelny? Świat jest wymyślony, świat jest fantastyczny, świat jest przedstawiony, tak? Ale jesteś jedynym nieśmiertelnym w historii tego wszystkiego z jakiegoś konkretnego powodu. Coś konkretnego się wydarzyło, coś konkretnego zrobiłeś. Odkrycie tego, dowiedzenie się dlaczego, czemu i jakby co każda z tych postaci, którą spotykasz, ma wspólnego z tobą i dlaczego jest z tobą połączona, mega. Naprawdę dawno nie stworzono tak kompleksowej, charakterystycznej, wyjątkowej gry jak ta. Oczywiście, jeżeli szukasz fantastycznej grafiki, super efektów, ray tracingu, środowiska 3D, strzelania, nie wiem, craftingu i tego typu rzeczy,
czy nawet zaawansowanej walki, to nie miejsce dla ciebie. W tej grze wiele tak naprawdę sytuacji można rozwiązać bez jakiejkolwiek agresji, bez żadnej walki. Zwykłą rozmową, zwykłym konceptem. Trzeba się wczytywać w naprawdę dużą ilość tekstu, zwłaszcza, że to też jest tutaj całe didaskalia, czyli są opisywane te postacie w tekście, nie tylko gołe dialogi, czy opisywana sytuacja. Ale miasto tysiąca drzwi, pani bólu, labirynt, no, charakterystyczne lokacje, czy same postacie, gdzie mamy robota z magicznego labiryntu, takiego kojarzącego się z filmem Cube, czy Sukuba, który trochę inaczej podchodzi do swojej roli. Wszystko tam jest wyjątkowe, wszystko tam jest oryginalne i mimo, że przeszedłem tą grę chyba z 5 razy i znam już prawie na pamięć, bo chyba możliwe wszelkie zakończenia zrobiłem, dalej chłonę tą muzykę, bo muzyka jest genialna, klimat. Marzy mi się, szczerze mówiąc, marzy mi się, że tak jak teraz, kiedyś opowiem się o grze Baldur's Gate, gdzie teraz w momencie, kiedy to nagrywam, trójka jest szlifowana i wygląda przepięknie, bo nie mogłem się powstrzymać i kupiłem sobie wersję alfa, a gdzie już widać, jak ta grafika wygląda i zapowiada się na naprawdę świetną grę, choć nie mam jeszcze siły, żeby w nią zagrać, bo ta ilość błędów mnie odstrasza, to marzy mi się, żeby ktoś kiedyś zrobił taki remaster Planescape'a albo żeby stworzył kolejną grę w tym świecie, bo naprawdę potencjał jest ogromny. Ta gra jest odklejona, tam w ogóle cała filozofia istnienia świata, bogów, postaci, to jest coś, czego nie było nigdzie indziej i to jest jeden z powodów, dla którego jestem graczem, bo ja jestem graczem nie dlatego, żeby zabijać czas, ja jestem graczem dlatego, żeby żyć tysiącem żyć, innych ludzi, innych postaci, dlatego nie interesują mnie gry sieciowe, w których tylko strzelasz, zdobywasz punkty, bo mnie to w ogóle nie kręci. Nie kręci mnie, nie wiem, kolejny achievement, nie kręci mnie kolejny level, czy kolejna wygrana, czy tabelka w statystyce. Dla mnie gry to są światy, to są postacie, to są historie, to są emocje, to są przeżycia. I to wszystko jest zawarte w Planescape Torment. Serdecznie polecam dla tych, którzy w grze szukają czegoś więcej niż po prostu prostej rozrywki. A my przechodzimy do finalnego etapu, czyli To mnie rusza! To jeden z cytatów, który towarzyszy mi tak naprawdę od początku mojej drogi. To jest chyba jedna z tych rzeczy, która w ogóle jak ją poznałem, to stwierdziłem, że będzie moim mottem życiowym. I bardzo często się tym kieruję i są to słowa, które nadają mi energii w wielu trudnych chwilach. To są słowa jednej z bardziej znanych osobistości, Henry'ego Forda. Jeśli uważasz, że coś potrafisz, to masz rację. Jeśli uważasz, że czegoś nie potrafisz, to także masz rację. Genialne. Oczywiście jest to pewnego rodzaju uproszczenie, bo możesz powiedzieć mi, Janek, no dobrze, jak sobie powiem, że potrafię skoczyć na 100 metrów, to znaczy, że potrafię. Oczywiście, tak jak wszystko w tego typu tekstach podlega pewnego rodzaju interpretacji. Jeżeli będziesz brać to dosłownie, znajdziesz setki, a jak nie tysiące przykładów na to, że ono nie ma prawdziwości, bo nie będziesz potrafił oddychać pod wodą, nie będziesz potrafił wyhodować sobie drugiej pary uszu. Tu chodzi o co innego, o podejmowanie działań, o rozwój. Często zdarzało mi się, że się potykałem, że czułem, że nie mogę, ale wiedziałem, że są wokół mnie ludzie, którym się to udało, którzy to osiągnęli, którzy żyją tak, jak ja bym chciał żyć. I albo mogę powiedzieć sobie, że nie potrafię, że ja jestem skazany, napiętnowany, że dopadło mnie jakieś, nie wiem, diabelstwo, fatum, czy cokolwiek, kto tam sobie wierzy, że tak mi było zapisane, o, to jest mój ulubiony tekst, że tak mi los zapisał świat, czy tam magiczny skryba toczący losy ludzkie, czy moi rymy tak utkały moją rzeczywistość, czy w jakikolwiek inny sposób i po prostu no, trudno, skazany jestem na niepowodzenie, czy jednak zrozumiem, że mogę, że może robię to w zły sposób, że muszę spróbować troszeczkę inaczej, że być może muszę kogoś poznać, muszę znaleźć inne rozwiązanie. Wiesz, dlaczego ja otwieram kolejne firmy? Bo ja nie muszę już za bardzo pracować, ja nie muszę już za bardzo tworzyć kolejnych narzędzi. Oczywiście nie jestem najbogatszy, nie znajdziesz mnie na listę 100 najbogatszych Polaków, ale nie mam aspiracji, żeby mieć bezludną wyspę, bezludną, no moją własną prywatną wyspę, nie wiem, odrzutowiec, nie mam aspiracji na jacht 100-metrowych. Mam wszystko to, co chcę, takie ciuchy, jakie chcę, takie auto, taki dom. Jak nagrywam ten dla ciebie film, ja mieszkam w penthouse'ie, mam 200 metrów tarasu, nie chwalę ci się. Ja sobie żyję jak w domu, żyję sobie spokojnie, wstaję kiedy chcę, ale dlatego, że wstaję kiedy chcę, to wstaję o 5:30. Ćwiczę kiedy chcę, dlatego ćwiczę praktycznie codziennie. Bo wiem, że to zależy ode mnie. W
tym rozumieniu, że muszę często dużo się napracować, ale jeżeli będę do czegoś dążył wytrwale, jeżeli właściwie postawię sobie cele i będę zmieniał swoje strategie, to w końcu to osiągnę. Może za 3, może za 5, może za 10 lat, ale w końcu osiągnę. 8 lat próbowałem znaleźć sposób na to, jak schudnąć. I to często słowa Henry'ego Forda mi pomagały, bo wiedziałem, że mogę to zrobić, tylko jeszcze nie znalazłem rozwiązania. Dziesiątki prób, lekarzy, diet, różnych dziwnych rozwiązań, aż w końcu się udało. Powiedziałem, że mogę i miałem rację. A jak to bywa u Ciebie? Chętnie poznam Twoje przemyślenia na ten temat w komentarzu. Tymczasem dziękuję Ci za dziś wspólnie spędzony czas. Ponownie zachęcam, jeżeli jeszcze to nie zostało przez Ciebie zrobione, żeby zasubskrybować ten kanał, dać dzwoneczek, aby zawsze pojawiały się przypomnienia i żebyś mógł być na bieżąco z tym, co dla Ciebie tworzę. Też jestem tutaj bardzo chętny do tego, żeby przeczytać Twój komentarz. I zapomniałem powiedzieć o jednej rzeczy. Jeżeli też chcesz, aby pojawić się w Zapytaj Janka, bo tak bardzo wkręciłem się w to, co mówię, że zapomniałem to wspomnieć, dlatego robię to teraz wyjątkowo. Wracając do poprzedniego modułu, pamiętaj, że również masz wpływ na to, co pojawia się w Zapytaj Janka, dlatego jeżeli też chcesz, żebym ja odpowiedział na Twoje pytanie, napisz komentarz Zapytaj Janka, dwukropek i zadaj mi pytanie. Kto wie, być może to Ty pojawisz się w kolejnym odcinku, natomiast pamiętaj o jednej rzeczy, zadając jej pytanie, wyrażasz również zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, czyli będę mógł przeczytać Twój pseudonim, czy też imię, nazwisko, w zależności jak to tutaj zaprezentujesz. No tak to działa, nikogo tutaj nie będę blurował. I oczywiście zachęcam do followowania mnie na Instagramie, gdzie możesz zobaczyć, jak chociażby stosuję słowa Henry'ego Forda na co dzień w swoim życiu, jak również i na nasze najbliższe szkolenie online, które poprowadzi dla Ciebie mój serdeczny przyjaciel Krzysiek Król. Link oczywiście tutaj poniżej. A tymczasem dziękuję Ci serdecznie za uwagę, życzę Ci wspaniałego dnia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Miej dzisiaj wspaniały dzień. Cześć!